Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Teamfight Tactics. Dzisiaj ze mną JJ. Hejka, dzisiaj razem z Farelem zagramy właśnie w Teamfight Tactics. Postaramy się wykorzystać wszystkie wskazówki, jakie dali nam Tutek oraz Lotar. I postaramy się zająć jak najwyższe miejsce. Tak jest, mam nadzieję, że to będzie pierwsze miejsce, ale no nie wiadomo. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, jakimi postaciami będziemy grać. Będziemy sugerowali się tym, co daje nam gra i sklep. No i mam nadzieję, że uda nam się stworzyć jakąś złotą synergię. JJ, ostatnio grasz w Teamfight Tactics dosyć dużo i powiedz mi, jaka najlepsza jest twoja klasa, najbardziej ulubiona na chwilę obecną? Ja uwielbiam grać się kosmicznymi piratami i laserowcami. No i oprócz tego lubię snajperów i obrońców. To czyli może udać się... mamy szerokie pole do popisu, więc będziemy szli na pewno w tą kompozycję. Tak jest. Zaczynajmy. Okej, moi drodzy, lecimy z gierką. Co my tu mamy? Skarbiec, okej. I jaką by tu postać wziąć? Widzę, że jest buntownik, dewastator. Jest również Leonan. Ja bym... Jest też Caitlyn, ale już ją chyba nam zabrali. Nie, dobra, bierzemy ją szybko. Nice, dobra, udało się. Mamy Caitlyn. Caitlyn jest snajperką i ona jest również chronomistrzem. Okej, dostaliśmy pierwszy przedmiot. Co to będzie? Wow, to jest postać. To jest kosmiczny pirat, także o, super, super, bo być może będziemy szli w kosmicznych piratów. No Jace. I dostaliśmy pas giganta. Okej, okay, co my mamy w sklepie? Nic. Tutaj na chwilę nic. Twisted Face. Dobra, to na razie nic nie kupujemy, czekamy. Bo i tak na razie z tymi potworkami sobie szybciutko poradzimy, tak, więc nie ma sensu. To jest sam początek, więc... Okej, tutaj easy win. Okej, dostaliśmy Lux. Ale Lux raczej nie będzie nam potrzeba. Dostaliśmy również Niko. O, uwaga, bo tu może pójdziemy w czarodziejki. Albo nie. Jeszcze poczekamy. Na razie jeszcze nic nie kupujmy w sklepie. Dobra, na razie jeszcze nawet nie sprzedawajmy postaci. Nie ma sensu. Poczekajmy jeszcze z tą gierką. Jeszcze wystawmy sobie tą Lux na przykład. Tak, no bo co, i tak co my możemy mamy sobie... za itemek? Pas giganta i płaszcz negacji. Dobra. Okej, dostaliśmy Jace'a. Dostaliśmy Yasuo. Dostaliśmy kolejnego Jace'a. I dostaliśmy Ezreala. Przepraszam. I mamy tak, Fiore oraz Leone. Nie wiem, ale one nam nie są. Mamy Caitlyn, więc kupujemy Caitlyn. Co by tu teraz zrobić? Dobra, sprzedajmy tą czarodziejkę. Yasuo sprzedajmy też, tą też czarodziejkę. Buntownik, mistrz miecza, chronomistrz laserowiec, więc na chwilkę sobie. Ezreal nie wchodzi, tak. Tak jest. Na myślę, razie przedmiotów nie rozdajemy. Mamy już chronomistrzów. No i okej. Okay. Poczekajmy teraz. Dobra, myślałem, że sprzedamy Yasuo jeszcze, ale dobra. To możemy w sumie. Tutaj już separator ma cztery postacie, więc będzie ciężko, ale na początku zawsze jest ciężko, także... Tak, ale on nie ma już nic na razie nic golda, nie? My mamy... Tak, my mamy już 14. Tak, za mną aktualnie gold się znajduje 14, tak, więc... Przegraliśmy pierwszą gierkę, nic nie szkodzi. To dopiero począteczek. Okej, co będziemy mieli teraz w sklepie? Mamy Gravesa, kosmiczny pirat, więc kupujemy. Bierzemy. I uwaga, czekaj, bo tak, tutaj mamy Jace'a, kosmiczny pirat obrońca, chronomist laserowiec, więc zamieniamy sobie tutaj. Tak, już mamy taką kupmy synergię, sobie, malutką. Dobra, weźmy sobie po prostu. O, tak, zróbmy. I teraz już mamy trzy synergie, zauważcie. Czekaj, pokaż mi jeszcze sklepik szybko. Nic nie ma. Okej. I na razie też nie wydajemy... Golda, idziemy w Golda, tak. Na razie też żadnej postaci nie mamy na drugim poziomie, więc myślę, że tych przedmiotów jeszcze też nie rozdajemy. Okej, jest ostra klepa i tutaj, moi drodzy państwo, no niestety, czekaj. Jest ciężko, już lepiej niż w pierwszej gierce. Ale oni też tutaj grają Caitlyn? Tak, też. No gra to niedobrze, że i ktoś ludzkiem, też gra ludzkiem, tymi samymi postaciami, co my. Ale spokojnie, wszystko da się. Mamy Caitlyn na drugim, pięknie. Nice, elegancko. Tak, Fiora z tą Leoną chcą cały czas, już drugi raz się pojawiły. No ale nie pasują nam tutaj totalnie, więc nie no, ma sensu. Nie. Raz sobie odświeżmy w sklep, mamy Luciana, jest laserowcem, więc go też musimy bierzemy. Musimy wziąć tak i wstawmy go, mi się wydaje, wiesz, zamiast... Zamiast Ezreala. Tak. I tutaj sobie Lucka wstawmy. Dobra, pięknie. I tu jest, mamy już git. Synergię. I dajmy sobie płaszczyk na Caitlyn, bo on mamy już ją na drugim? Mamy. Tak. I co by tu wziąć? Co by tu nam pasowało? Na pewno jest Lucian, więc chyba weźmiemy Luciana, wiesz? Lucian z muszelką. Tutaj na początku mi się skupił może na itemie. Nie możemy się... Nie mamy łuku? Nope. No dobra. Lucek na pewno nam się przyda. Dobra, i co my tu mamy w sklepie? Znowu nic nie mamy, co by nam pasowało. Kompletnie nie nic. Nie no, masakra. Odświeżmy raz jeszcze. Mamy Gravesa. Graves tylko się przyda. Kupmy raz PD, wystawmy sobie Ezreala. No, myślę, że będzie git, tak. Okay. Ezreal pasuje tutaj. I nie wiem, czy nie otwierać jeszcze raz, tak mnie kusi. A, raz ajajaj, tylko. Mamy kolejnego Ezreala. Dobra, weź go, on jest chronomistrzem, niech będzie. O nie, tutaj Malphite.
Fiora. Na drugim chyba ten Malphite. Dobra, ale tutaj chyba wygramy. Tutaj chyba wygramy. Tak, Malphite'ik został podniesiony ładnie. Aj. Dawaj, dawaj, nie no kurczę, ona atakuje Malphite'a za nas. No właśnie, o to chodzi, że gdyby one pokonały te słabsze postacie. Ładnie to zrobiła, wygra. Tutaj wygra, Caitlyn Fiora. Może sobie poradzi. Caitlyn wygra. Tak jest, udało nam się wygrać pierwszą gierkę, nice. Także najsik. Brakuje nam jednego laserowca. Lorenzo dostał, tak, laserowca. Do złotej synergii. Więc musimy go poszukać. Fajnie było, jakby się teraz pojawił. Zróbmy tak, przestawmy na razie i tutaj... odświeżamy raz? No raz możesz odświeżyć. Mamy Jace'a na drugi. Pięknie. Nice. Wiesz co? Aha, dałaś już ten itemek na... Tak. Dobra, na ludzka. Git. Okej, dobra, teraz poczekajmy aż... Teraz spadną itemki, no zobaczymy co ciekawego wyleci. Okej, mamy pierwszy itemek, lecę po niego. Okej. Mamy różdżkę, mamy i mieczyk. Miecz. Pięknie. I mamy klata. Kamizelkę. Nice. Dobra, to wiesz co? Tutaj jak widzimy ma... puchar przychylności, ja bym zrobił tak, dał jej mieczyk. Albo dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Poczekaj, kup Ezreala. Ezreal jest, dobra. Dobra, no jest, odświeżmy jeszcze raz sklep. Nic nam nie pasuje, odświeżmy, Lucek. Mamy Luciana na drugim, Sztosik. Nice. No i na razie już tak zostawmy, bo chociaż mam tutaj jeszcze Dariusza, kosmiczny pirat. I nie wiem, czy go nie kupić. Jest Dariusza, normalnie, on jeszcze jest taniutki w tym momencie. Dobra, nice. I teraz byśmy rozdali itemki. Myślę, że możemy dać tutaj to, cofniemy ją, go też. A i nie zdążyłeś. A Luskowi damy jeszcze mieczek na szybko, wiesz? Dobra. Dobra. Aha, już go nie przestawię. No okay. Już go niestety nie przestawię. No ale zdążyłem dać itemy jeszcze przed mieczykiem, więc git, zobaczymy jak sobie poradzą. Wow. Ładnie idzie nam, powiem ci, że ładnie idzie. Fajnie by było, jakbyśmy sobie zrobili złotą synergię laserowców i snajperów. Tak, 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 tak. Dobra, tu wygramy. Nice. Dobra, tutaj ładnie się poszło. Została nam klata. Tej klaty na razie nie będziemy ruszali. Ewentualnie będziemy musieli zrezygnować z kosmicznych piratów, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, mamy Gravesa, więc kupujemy. Kozak, kolejny poziom. Nie wiem, czy odświeży. Dobra, mamy Caitlyn, więc odświeżamy jeszcze raz. Rakan Twisted Leona. Nic nam tutaj nie pasuje, więc zostawiamy, żeby nie, zarobić sobie troszeczkę pieniążków. Tak, i dajmy może teraz klatę na Jace'a, co? Dobra. Dajmy mu. Niech ma chłopak. Wow, nie trafiłem. Okej, okay, teraz jest git. Wow, tutaj chyba kolejną gierkę wygramy. Tak, i tutaj ci powiem, że nawet łatwo poszło. Poszło łatwo. Nawet łatwo poszło. Gościu jest pukany totalnie z hajsu, wydał wszystko na postacie. Za co on ma na tej ławce? Jakiś chyba no nic nie pasujące do siebie. Chyba nawet. Tak. Nie no, tutaj chyba astralni. Okej, okay. Co mamy teraz w sklepie? W sklepie niestety nic, co by nam pasowało. Nie odświeżaj. Nie bo odświeżam? Mamy 30 już golda i wydrupimy, znaczy no, nazbieramy sobie więcej dzięki temu pieniędzy. I myślę, że na razie nie ma sensu, jak tą jedną gierkę przegramy, to tak, nic nie zmieni. W sumie racja. Mamy jeszcze nawet dosyć sporo przydałby punktów życia, 84. Przydałby nam się jeszcze jeden laserowiec. Wiesz jaki? Jinx. Albo Jinx? Miss Fortune. No, to nie na tym poziomie to jeszcze, by, moja droga. No tak, ale wiesz, jakbyśmy dostali, to by było super. Tutaj się męczy. Lucian zasnął, no. Wow! Ładnie, ładnie, Caitlyn, dawaj. Damy radę, Caitlyn teraz gasi. Pięknie, dawaj. Lucek, nice. Uciekasz! Lucek, uciekasz! Jest, udało się. Porobieni, bardzo pięknie. Ładnie sobie poradziliśmy. Dobra, mamy znowu... Mamy Jinx. Od razu po nią lecimy, ale my nie wyskoczymy chyba pierwsi. No nie, bo mamy drugie miejsce i nam się pali płomień. Kurczę, ale jesteśmy dobrzy. Dobra, mam nadzieję, że nikt nam jej nie zabierze, ale ona jest rozchwytywana zawsze. Leć po nią. Poczekaj, tak, jeszcze tak, nie. Tak. Już. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie z tej klatki. Nas! My już wiemy, co chcemy. Zaklepuję. Zostaw. Zostaw ją. Dawaj. Ja będę. Ty chcesz klikać, to klikaj. Złap ją. Biegnę. W prawo, co robisz? Nice. Masz za długiego paznokcia. Tam ja nie wiem, było, co tam ja nie robię. Było widać. Ja myślałem, że ją miniesz. Pobiegniesz w drugą stronę totalnie. Dobra, mamy kolejnego laserowca, także za chwilę robimy jakąś podmiankę. Albo kupujemy PD. Tak jest, kupujemy PD. Dobra. I wystawiamy tutaj Jinx. I tak. Nice. Nie mamy itemków, nie mamy, patrz, nie, synergię na razie... laserowców. Zobacz, co się dzieje. Jest kurczę kozak totalny. Tak jest. Okay. Pokaż sklep, jeszcze raz odświeżmy. Nic. Ezreal. Ezreal, będziemy nim grać? No tak, bo on jest laserowcem. Ach, tak, sorki, pomyliłam dobra, się. Na dobra, na razie zostaw. Przydałby nam się drugi snajper, ale wtedy byśmy kosili. Spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. Wszystko na luziku. O, i tutaj Best Andy coś tam. Kurczę, ładnie go spęci. Wow. Ładnie go tutaj wyjaśniamy. Wow, okay. Ale easy gierka. To powiem ci, kurczę, mi zaimponowali teraz. Dobry team. Dobry. Możesz odświeżyć. Mamy
Darius. Trzy darki? Ja dziękuję. Wow. Astralne, dobra. No i tutaj na razie nam nic nie pasuje. Mamy 30, nie idziemy dalej. To sprzedajemy Caitlyn, wsadzamy... Wow, ile łuków spadło. Idealne itemy pod ludzka, tak, i snajperu, więc chyba przy nich zostanie. Moim zdaniem tak, od razu item na Luciana. Pyk. O, ma już mieczyk na sobie? Nie ma, nie? Nie, ma już, okej. Okay. I tutaj na nią też trzeba dać, znaczy mieczyk. No, a na łuk. Jinx? Łuk. Na Jinx damy na pewno... Ona ma już mieczyk. Mieczyk? No to będzie miała... Dobra, damy jej jednak. Jednak okay. Jej damy. Tutaj dajmy jeszcze pyk i pas. Nie zdążyłem dać. No ale możesz teraz dać. Mają złotego Malphite'a, będzie ciężko. Pas giganta na Gravesa. Dobra, Graves, walcz. Ale jak on go od razu uzbierał? Co my w ogóle na tej szachownicy? Dwie postacie? Easy. O co tu chodzi? Easy wygramy. Czemu chyba. On miał dwie postacie? No. Nie, no jakie dwie? Od razu tak go szybko porobiliśmy. No nie, ja tylko widziałem Malphite'a. Nawet nie zdążyłeś zauważyć. I uwaga, moi drodzy państwo. Mamy Caitlyn, nice. Pięknie. Mamy snajpera Gina. Bierz go. Bierzemy go od razu. I fajnie by było, jakbyśmy mieli drugą synergię złotą. No, mi się wydaje, że trzeba zaryzykować i w to pójść. Jean. Znowu Jean. Bierz go, obowiązkowo. Znowu, dobra, kupujemy. Stop, spokojnie, tyle razy. Dobra, rozstawmy to teraz trochę inaczej. Czekaj, kupę z Rilla. Poczekaj. Nie, jest dobrze! Jest dobrze rozstawione. Mi się wydaje, że troszeczkę, o. Nie, oni nie mogą być na pierwszy ogień. Dobra, tak dobra. Zrobimy. Dobra. Kompromis, niech kompromis. Tak, niech tak będzie. Mi się wydaje, że to jest teraz spoko rozstawienie, bo wiesz, on jest z przodu, tu mamy laserowców po prawej, po lewej, no jest dobra, wiesz co, nie wiem czy kosmiczny... Dobra, na razie tak zostaw. O kurde, Mordor Kaiser złotego Gravesa? Tak. O mamuniu. O nie, tutaj będzie ciężko. Nie, tutaj... Och. Ała! Skąd? Ała! Skąd on go wziął? Mamy Miss Fortune? Trzeba ją kupić, trzeba ją zabrać, ale pewnie nie damy rady. Ja będę klikał. No ale nas teraz nie wypuszczą. Nie w tą stronę, od razu w drugą idź. Myślisz, że w drugą? Wypuszczać nas! My chcemy Miss Fortune! Jeszcze nie, dopiero jak zniknie ten pasek, to cię wypuszczą. Patrz jak lecą po nią. Nie, dobra, dawaj ją, szybko. Mam! Nice! Woo! Woo! I dobra. Teraz będziemy mieli najemnika, to czyli zastąpimy Miss Fortune Jinx. Tak. I będziemy mieli 3 złote synergie. No to będzie pięknie. Dobra, wskoczyła nam sama. Dobra, to teraz na razie nic nie ruszamy. Jest już Miss Fortune, tak. Nie dajemy ją w róg zamiast tego Gina. Możesz jej przestawiać, bo ona, dlatego że nie miałeś miejsca tutaj, tak. To ona ci wskoczyła od razu na stół. Więc na razie no, nie możesz jej przestawić. No dobra. To zostawmy tak, raz, jak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Masz 8 postaci, a masz 7 poziom, więc wiesz, to jest taki bonus. I 5 laserowców na 4. Wowi. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Może jakiś zaraz upgrade do Miss Fortune się pojawi? Być może. Dobra, o kurczę. Gościu jest, który... Pod nami. Nasz rywal, który nas goni. Ale tutaj chyba jednak nas nie dogoni. Yeah. Nie, uhoho, no nie, no ta legenda jest przecudowna, Miss Fortune to jest... No najlepsza postać chyba, ja ją uwielbiam. Dobra, i co my teraz mamy? No oczywiście w sklepie dalej nic nie ma. Jeszcze raz odświeżmy. O, ale lipa. Nie no, poziom no, mi się wydaje chyba. Nie no, nie możemy, no wydamy wszystko, więc no nie no, na razie i tak mamy bonus, że mamy tutaj sobie Miss Fortune, ale... Już nie odświeżę, bo mamy 32. Ja bym Luciana przestawiła tutaj. Z Jeanem? Ale nie da się. Nie możemy nic ruszać na stole, dopóki mamy dodatkowy bonus. Tak, 8 na 7. Kumam. No będziemy tak grali do końca. Chyba, że kupimy kartę i wtedy ona zaskoczy. Ale jesteśmy już drudzy. Jest dobrze, moi kochani. Lecimy ostro, po swoje. Wow. Czekaj, ten gościu... A, to tu lepiej widać. Nie no, patrz jak Cho'Gath idzie. Idzie Cho'Gath, ale... Kusimy. Elegancko. Powiem ci, gdyby nie ten 8 slot, by było ciężko, nie? Tak. Dostaliśmy dwie rękawice, dostaliśmy spatulę i dostaliśmy różdżkę. Różdżkę na Miss Fortune. Dostaliśmy jeszcze golda. Jinx! Nie, bo zaskoczy Miss... Dobra. Na razie nie będzie. Odświeżamy. Jean na drugi, nice. Jest dobrze. Odświeżamy. Jinx. Ale nie damy chyba... Czy damy radę ją podnieść? Dobra, kupujemy. Dariusz na drugi. Tak jest, to się jeszcze przyda. Jeszcze raz odświeżamy. Jayce in... Nie. Czemu nie? Jace'a chcesz? Tak. W sumie, a! Dobra. Musimy rozdać przedmioty. Na Miss Fortune damy różdżkę. Tak, niech się pojawi, poczekaj chwilkę. O ile możemy dać na nią.
Możemy. Dobra, jest git. Spatulę bym dała jeszcze na te postacie, które mamy na drugim poziomie. Bo tutaj przegramy. Czekaj, co się dzieje? Nie, poczekaj, dziewczyno! Pięknie! Ładnie, tutaj trzeba coś na Gina dać jeszcze. No o tak! Bo Gin nie ma itemka. No nie ma niestety. Gin w sklepie? No ale niestety nie możemy go kupić, bo nie mamy... Za Ezreala. O nie! Luciana nam ściągnęli! I Miss Fortune zamiast Luciana, tak? Dali. Dobra, musimy kupić poziom. Kupuj. Dobra, spokojnie, jeszcze raz. I teraz wstaw Ludzka. Dobra, jest kozak, bo Lucek miał dużo itemków. Gin. Dobra, i kupujemy Gina. I teraz już bardzo mało 6 golda, zwariowaliśmy. Od razu daję spatulę na Gina i rękawice. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, tutaj przedmiot. Czekaj, stój. Nie możemy dać nic. Na Miss Fortune. Dobra. Może być. Okej. Let's tutaj... go! Będzie. Let's go! Damy radę! Let's go! Udało się, nice! Jest git, nie jest najgorzej, moi drodzy. Palimy się, mam pierwsze miejsce! Szpiona. O kurczę, to jest chyba numer jeden. Jestem pierwszy, tak, co z nim przegrywamy cały czas. Poczekaj, rozejrzyjmy się, co tu się dzieje. Miss Fortune jeszcze żyje, pada, dobra, Zopra. dała ulta. Ojeju, co tu się wydarzyło? Jezus, wygramy! No nie wiem, poczekaj, bo tańczy. Dobra, wygramy. Jest. Wygramy! Easy. Ale że się, ale 2, obrót, 4, co sytuacji? 5 postaci przeżyło jeszcze. Pięknie. Nice. Ale żeśmy tu ładnie wyczyścili. Teraz nie możemy się poddać JJ-ka. Musimy tutaj... Patrz, ile mamy przewagę życia. Widzę właśnie. Dobra, uwaga. Wychodzimy mamy ostatni. Mamy Miss Fortune drugą. Jest Miss Jakbyśmy Fortune. Jeszcze jedną w sklepie mieli, to... I tak na razie, i tak musimy czekać. Zabiorą. Ostatni jesteśmy. Coś mi się wydaje, że ją zabiorą. Myślisz? Chyba, że no... Chyba, że nikt ją nie gra, nie? No właśnie, zobaczymy. Nie, zabrał! Best ABC nam zabrał. Jace'a. To Jace'a w takim razie. No nie, też zabrali Jace'a. Wszyscy grają takimi samymi postaciami co my? Weź ten, z tym itemkiem w górę. Tak, to weź. Tak. Okej. Okay. Jest git. Dobra, moja droga. Okej, okay, w sklepie nic niestety nie ma. Ale... Co my tu... To jest Valkyria. Tak, w ogóle i mamy item. Na co dać ten item? To mi się wydaje, że to można... Zapobiega pierwszej śmierci Miss Fortune. Miss Fortune, obowiązkowo, musi, obowiązkowo. Odświeżamy tak. Sklep, Jinx. Myślę, że weź Jinx jeszcze. Caitlyn. Jinx. Jest, kolejny poziom, pięknie. A ta na stole, który ma? Też ma, nie? Mm-hmm. Nie, nie ma. Raz. Więcej salw. Dobrze. Zostaw, starczy już. Dobra. Już. Czekaj, ta ma mamy pięciu drugi z itemem i drugi z itemem, dobra. Wszyscy grają Ezreelem, bo w ogóle nie możemy dostać Ezreela, no. Szkoda, bo był już na kolejnym poziomie. Dobra, tu powinniśmy wygrać z nim. On jest na ostatnim jest miejscu, który? Chyba, że sobie tak ulepszył postacię, że będzie ciężko. Nie. Nie no, ta Miss Fortune, ona tak robi robotę. Ma trzy itemki już u nas, no i to nie byle jakie, one idealnie do niej pasują. Fajnie by było ulepszyć, ale będzie ciężko. Nie dam rady chyba już dzisiaj. Ojej, ten jak tutaj nam wjechał. Miss Fortune, żyj, mam, jeden HP ma, dobra, uleczyła damy się. Damy radę. Dawaj. Yes. Dobra. Pięknie, Jin dokończył. W sumie ten Jin nie jest taki zły. Wyeliminowaliśmy przeciwnika. GG. Ładnie. Co? Teraz walczymy z bossem. Większy stożek musi być. Obowiązkowo. Odświeżamy. Darius. Mamy już pierwszy item. Wow. Sztos. Zmniejsza otrzymywane obrażenia kolejne. Magiczne. To na pewno na... My spoczyn już się nie da. Na ludzka myślę. Na ludzka, no. Daj na Gina. Gin. Tak? Gina. To na ludzka myślę. Nie. Dobra, już dałam. Dobra, okej. I to na Jace'a. I odświeżamy. Okej. Nie ma nic. Ezreal, w końcu Ezreal. Okej, jeszcze odblokował raz. Nam tylko ławkę, nic więcej, nie? Darek... Nie, szkoda golda. Słuchaj, możemy chyba, starać, jak teraz sobie poulepszali postacie na złoty poziom i może być ciężej. No tak, bo po bosie już jest o wiele ciężej. Tak. Ojeju. Ale nie, no zobacz, jak my tu kosimy. Miss Fortune musi przeżyć. Dobra, Miss Fortune, czyście. Zobacz, co się dzieje. Nie no. Easy. Gościu. Easy. Izunia, moi kochani. Okej, zostało mu tyle życia. Dobra, odświeżamy dalej. Miss Fortune. Graves do Żyda, szybko. Miss Fortune. Jeszcze raz odświeżę. No już nic nie ma, nawet ci nie będzie stać. Ezreal. Ale zobacz, przegrywamy. Wow. No dobra, nie doceniłem. No już tutaj nic nie zrobimy. Tarcza za 8. Weź to sprzedaj. Sprzedaj Jace'a. Kupuj. Jest, zdążyliśmy kupić tarczę do Miss Fortune. Jest a git. Jak z tym nam pójdzie jak po maśle,
No to z następnym może być też tak samo. Uwaga. Dobra, uwaga. Wyeliminowany. Mugur idzie wąchać kwiatki od spodu. Idzie spać już, bo to ta pora. Dobranoc. I został nam Lorenzo, moi kochani. Dobra, jest mi sportu. Kurczę, no trzeba. On nam ją zabierze. Ale teraz już możemy, czy nie? Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Trafiłaś? Tak. Dobra, myślałem, że Malpajta wiesz. Jest. Zobacz, on ma 4 HP, nie możemy z nim przegrać. Nie ma, ale nie dopuszczam takiej myśli nawet. Ale on ma ulepszone postacie na złoty poziom, wiesz o co chodzi. Dobra. Dobra, ulepszyliśmy Miss Fortune. Sprzedawaj całą ławkę już. Sprzedawaj całą ławkę. Czemu? I że bo musimy coś znaleźć, tak? Ostatni mecz to jest. Dobra, albo odśwież, odświeżaj. Może coś padnie. Jeszcze. Jeszcze. Sprzeda Izrila i Leona. Lucian. Odśwież. 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 Caitlyn do Żyda. Caitlyn do Żyda. Tylko Jinx tam została. Trash, nie ma. Nie ma już nic. Nic nie ma. Nie trafiliśmy. Myślałem, że będzie Miss Fortune, wiesz? Ja się boję tych złotych postaci jego. Dobra, tutaj nam wskoczył za obronę. Dobra, jeżeli będzie druga, tak. To mogliśmy nam zmienić rozstawienie też już na samym końcu. Dawaj, Miss Fortune. Dawaj, o kurde, dostaniemy. No. Trzeba zmienić rozstawienie, wiesz? Bo on już wie, jakie mam rozstawienie. Tak, 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 tak. Skupmy się. Zobacz! Zobacz! Mały włos, mały włos. Nie. Oni nam zabijają od razu Caitlyn. Nie mogę już ruszyć. Dobra. Nic. To jest ten mecz. To jest ta walka, JJ. To jest ta walka. Mówisz? Tak. On dobra, wskoczyli nam tutaj bliżej. No, oni już tutaj nas zabijają. Nie no, Yasuo nam zabije Miss Fortune od razu. Nie no, jest masakra. Nie, czekaj, dobrze. Puszuję. Dawaj, myska. Ona nie da rady z nim tak. Nie! Kurczę, takimi małymi. Musimy coś zmienić. Ale patrz, jak Jinxa nam tutaj gasi. Dawaj, miska, odpalaj się. Miska, odpalaj się. Miska, odpalaj się. Odpaliła się. Dobnie! Źle, źle, że przestawiłeś Jinxa. Wiesz? Nie no, nie wierzę w to. To jest przegrane już. Drugie miejsce. Mamy już, jesteśmy już na drugim miejscu. Mamy o 1 punkt mniej niż on. On już nas czyta jak chce. Ale dobra walka. Bardzo dobra walka. Dobra, moi drodzy, ostatni mecz. Może tym razem się uda. Zmieniliśmy ustawienie. Lecimy. Dobra, ten Ezreal teraz na siebie wziął. Widzisz? Po prawej. No, teraz nie mieliśmy okazji. Lucian uciekł, ale Yasuo go dojeżdża. Miss Fortune. Tak jest! Dobrze! Do końca emocje! Ja dziękuję! Widzisz? Wszystko zrobił ten Ezreal, który obronił Luciana. Pięknie. Zwycięstwo. Żółwik. GG. Udało się. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z JJ-ką, 4000 łapek i nagrywamy. Trzymajcie się. Elko. Hej.